Projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Nie mam przewodniczącego, to może ja odczytam. Bardzo proszę. Paragraf pierwszy. Wniesie zakres rzeczowy zadania przyjętego uchwałą nr 24 przez 222 przez 2012 z dnia 25 września 2012 roku w przedszkole, przedszkole 119 ulica Zatargiem, remont śmietnika i tarasów przy przedszkolu, kwota 55 tysięcy zł na zadanie ocieplenia dwóch ścian budynku przedszkola. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Tu może kilka słów uzasadnienia. Ja miałem przyjemność być na tym przeglądzie placówek oświatowych pani dyrektor, która wskazała, że jakby większym priorytetem dla niej jest rozpoczęcie remontu elewacji i ocieplenia szkoły niż dokończenie tego remontu tarasu w tej stronie razem ze śmietnikiem. Z uwagi na to, że jakby nie grozi to jakimiś większymi konsekwencjami dla dzieci ten taras, bo jest nie w bezpośrednim takim kanale, gdzie one się poruszają tam, znaczy ktoś to chodzą tylko osoby dorosłe, więc nie ma problemu, a z kolei chciałaby zmniejszyć, zminimalizować koszty związane z ogrzewaniem. I miałem nadzieję, że jakby już ten etap, który my zaczniemy, zostaje potem skończony, no i że w związku z tym te koszty, które są bolączką pani dyrektor, zmaleją. I stąd jest taki wniosek. Jako Komisja Edukacji no, przychyliliśmy się, aczkolwiek pani dyrektor zdaje sobie sprawę, że nie dokończymy tego w roku przyszłym, tylko najwcześniej za lata dwa. Natomiast mimo wszystko no, taki wniosek pani dyrektor, my się przychyliliśmy do tego, także taka jest opinia z komisji. Chociaż nie ma przewodniczącego, który mógłby to zreferować. Natomiast ja chciałem, szanowni państwo, przy okazji, że jestem przy głosie, jeśli mogę, bo będę musiał niestety wyjść przed zakończeniem sesji, za co bardzo serdecznie przepraszam. Chciałem powiedzieć tylko przy okazji tego, że w tą sobotę jest piknik organizowany w Parku Świętego Apollo. Do odbioru są tutaj u pani Agaty plakaty. Wyglądają tak. Kto z państwa będzie mógł, miał czas i ochotę, chęć rozwiesić, to serdecznie o to proszę i też serdecznie zapraszam, żeby wszystkich państwa, żeby się pojawić od godziny 11 do godziny 16. To tak tylko w ramach tego, bo nie doczekam ostatniego punktu porządku, więc to chciałem przy okazji tej uchwały zakomunikować. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, nie widzę zgłoszeń, natomiast ja chciałbym zabrać głos w tej sprawie, ponieważ to jest zmiana zakresu rzeczowego, które to zadanie zostało przyjęte w 2013 roku, czyli no, wiele miesięcy temu i z tego, co dobrze wszyscy wiemy, te zadania w przedszkolach, szkołach są ustalane przez wszystkich dyrektorów, jest to robione kolegialnie, także ten harmonogram różnego rodzaju prac jest bardzo dokładnie przygotowywany. I taka sytuacja, w której to zdaje się pod koniec kwietnia wpłynęło do nas to ten wniosek pani dyrektor, żeby jakby wywrócić te wszystkie ustalenia i zamiast remontu śmietnika i tarasów przemienić to na kompletnie inne zadanie dotyczące właśnie ocieplenia i tego nawet nie całego budynku przedszkola, bo z tego co rozmawiałem z przedstawicielami Zero, to tam jest przygotowane, że cały budynek będzie, jest planowany do ocieplenia za dwa lata i to jest wywrócenie tego wszystkiego. Co się takiego wydarzyło, że nagle wszystko się zmienia? Po drugie, taka zmiana tego zakresu rzeczowego wiąże się z całą procedurą budżetową w Urzędzie Miasta Krakowa, która to procedura trwa około 3 miesięcy i jest wątpliwe, że uda się to zrobić przed wakacjami. Jesteśmy teraz w połowie maja. Jeżeli nie uda się tego zrobić przed wakacjami, zostanie to przyjęte już na sesji Rady Miasta po wakacjach, następnie czyli to jesteśmy już we wrześniu i przeprowadzenie procedury przetargowej do
ocieplenia dwóch ścian budynku, zaczynając całą sprawę w okolicach września. Według mnie stoi pod znakiem, dużym znakiem zapytania, czy w ogóle jest możliwe wykonanie tego zadania w 2013 roku i przedstawienie faktury, zamknięcie protokołem odbioru do dnia 15 grudnia. Także mówię to też na podstawie tego, że pani dyrektor, dzwoniąc tutaj do rady, wyraziła takie zdziwienie, dlaczego w ogóle taką postawę, że to po prostu powinno się od razu wydarzyć, że te pieniądze, żeby można było wydawać. No tak jakby nieznajomość sprawy, a to są no niestety, ale długotrwałe procesy. Także według mnie taka zmiana zakresu rzeczowego w połowie maja tak poważnej sprawy stawia zbyt wiele takich zapytania, a ja osobiście coś takiego powiem. Nawiązując do tego, co pan przewodniczący powiedział przed chwileczką, że jest planowane całe ocieplenie budynku, prawda? No to też, czy jest sensowne rozprowadzanie rusztowania, bo po prostu podwyższa to koszty. No, trzeba drugi raz przywieźć rusztowania, od razu zapłacić, więc czy to ma sens? To jest przewidziane całość. Bo gdyby to miało być tylko dwie ściany zrzędowe, są, nie wiem, do dokończenia, albo coś w tym rodzaju, to rozumiem, ale jak ma być dwie i później znowu coś tam dwie, to wydaje mi się, że to nie ma chyba specjalnie sensu. To, co pan powiedział, więc wykonanie tego w dwóch częściach, czyli cała logistyka związana z materiałami i tak dalej, spowoduje wzrost kosztów tego przedsięwzięcia przynajmniej 20-30%. Dlatego jest to... Należy być przeciw. Ja bym tylko jeszcze słowo. Znaczy ja pozwoliłem sobie tą uchwałę zreferować w imieniu komisji, natomiast ja się w pełni zgadzam z panem pana przewodniczącego. Natomiast my w związku z tym taką praktykę przyjęliśmy, że w takich kwestiach, takich dużych zmian, no też chcielibyśmy po prostu usłyszeć całej opinii rady, więc to jest taka propozycja uchwały, żeby to było pod rozwagę poddana. Natomiast ja, jeśli chodzi o moje prywatne zdanie i głosowanie, przyjdę się w pełni do słów przewodniczącego i będę głosował przeciwko. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 12 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących uchwała została odrzucona. Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały komisji. Ja przepraszam bardzo.